Dzień dobry. Temat dzisiejszej lekcji to energetyka, czyli pozyskiwanie zasobów naturalnych ziemi i przetwarzanie ich w energię. No. Czyli co robimy? Pozyskujemy to, co ma w sobie jakąś energię pierwotną i przetwarzamy to na trzy rodzaje energii tak zwanej wtórnej. Energię elektryczną, czyli tą, którą mamy w kablach, z której korzystamy, jesteśmy od niej uzależnieni. Energię cieplną, czyli ciepło, które mamy w domach chociażby. I energię mechaniczną, czyli napędzanie chociażby silników spalinowych. Uważa się, że za najbardziej szlachetną energię uznajemy energię elektryczną. Jak tak naprawdę powstaje prąd, który mamy w gniazdkach? Przygotowałam dla Was taki prosty schemat. Blisko 90% energii w Polsce produkujemy w elektrowniach cieplnych, które w większości opalane są węglem kamiennym. Uproszczony schemat, może trochę infantylny, ale myślę, że pomoże Wam zrozumieć. Węgiel, oczywiście nie musi to być węgiel, może to być ropa, gaz, biomasa. Spalamy. Po co? Żeby uzyskać ciepło. Do czego nam to ciepło? Aby podgrzać wodę. Woda zamienia się w parę wodną i tak naprawdę dla nas najważniejsza jest para wodna, która, proszę Państwa, puszczana jest na turbinę prądotwórczą i praca tej turbiny powoduje generowanie prądu, który mamy w kablach. Tak w bardzo uproszczony sposób możemy opowiedzieć działanie elektrowni cieplnej. Węgiel wykorzystywany do produkcji prądu jest zasobem nieodnawialnym. Co to znaczy? Że tak naprawdę jak się skończy, to nie będziemy go mieli. Wykorzystujemy w Polsce węgiel kamienny i węgiel brunatny. Proszę Państwa, gdzie należy lokalizować elektrownię? Ktoś powie, no oczywiście tam, gdzie jest węgiel. Tak, jak najbardziej. Tylko musimy wiedzieć, że nie wszędzie w Polsce jest węgiel, a wszędzie potrzebujemy prądu, od którego, jak już powiedziałam, jesteśmy uzależnieni. I pamiętana zasada jest jedna. Im dalej kablami przesyłamy prąd, tym większe są jego straty. Dlatego rzeczywiście najchętniej te elektrownie powstają w okolicy węgla albo powstają tam, gdzie jest duże zapotrzebowanie na prąd, czyli gdzie są duże skupiska miejskie, duże okręgi przemysłowe, ale wtedy ten węgiel dowozimy. Dowozimy węgiel kamienny, bo to jest węgiel, który możemy transportować. Natomiast węgiel brunatny jest to węgiel, który ma mniejszą kaloryczność. Mówiąc inaczej, ma mniej węgla w węglu, albo jeszcze inaczej, ma mniej energii. Dlatego jego transport jest absolutnie nieopłacalny. Dlatego elektrownie, które są opalane węglem brunatnym, zlokalizowane są tam, gdzie ten węgiel się wydobywa, chociażby nasz Bełchatów. Proszę Państwa, kolejne źródła nieodnawialne to ropa, czyli substancje ropopochodne, ale pamiętajmy, że my nie mamy swoich paliw, więc takie elektrownie nie bardzo mają w Polsce rację bytu, dlatego że koszty sprowadzenia, zakupu i spalania, czyli produkcji prądu byłyby znacznie większe. Gaz, którego też za wiele nie mamy, więc podobna sytuacja. I proszę Państwa, kolejne źródło nieodnawialne to pierwiastki promieniotwórcze. Są to głównie uran i tor, ale jak ja powiem elektrownia jądrowa, to większość z nas od razu się przerazi. W Polsce nie ma elektrowni jądrowej. Jak ona działa? W sumie bardzo podobnie do naszego schematu, tylko jest jedna różnica. Zamiast pieca mamy reaktor jądrowy. Reaktor jądrowy jest to takie coś, gdzie zachodzi rozbijanie atomów pierwiastków promieniotwórczych, głównie uranu i toru. To powoduje wytwarzanie potężnej ilości energii, która podgrzewa wodę, para, turbina i prąd. Nie mamy w Polsce elektrowni jądrowej, ale musicie pamiętać, że w Polsce jest reaktor jądrowy. W Świerku, w centralnej Polsce, znajduje się działający reaktor w Instytucie Promieniotwórczości. Ludzie boją się elektrowni jądrowych, dlatego że chociażby wszyscy oglądali serial Czarnobyl i wiemy, że tam doszło do awarii, która była błędem ludzkim, spowodowana
tym, że ktoś się pomylił i coś zrobił nie tak. Druga awaria, która była i która doprowadziła do skażenia, to była awaria elektrowni w Fukushimie, największej elektrowni jądrowej na świecie w Japonii, ale to nie była już wina człowieka. Poza tym te elektrownie nie produkują żadnych zanieczyszczeń, żadnych śmieci, tak jak elektrownie, które są w Polsce opalane węglem, które powodują wzrost dwutlenku węgla, wydobywają paliwa, które nam się stosunkowo szybko skończą. Więc co jest problemem elektrowni jądrowych? Problemem jest odpad radioaktywny, czyli te pręty, które są paliwem i są zbudowane z pierwiastka promieniotwórczego, nawet jak zostaną wykorzystane, one nadal są radioaktywne. I problem składowania jest na tyle poważny, że część krajów, szczególnie te najbogatsze, odchodzą od elektrowni jądrowych. Polska natomiast myśli, dlaczego? Proszę Państwa, nam skończy się węgiel wcześniej czy później. Uzależnieni od prądu jesteśmy, będziemy go potrzebować, więc co? Musimy ten prąd produkować. Chyba póki co jedynym logicznym i takim realnym rozwiązaniem wydaje się budowa w przyszłości jądrówki. Okej, co dalej? Unia Europejska kładzie potężny nacisk na tak zwane odnawialne źródła energii. No właśnie, co to są odnawialne źródła energii? Wiatr, energia słońca, energia wnętrza ziemi czy energia wody? Wody płynącej, czyli rzeki, wody falującej, czyli energia wód morskich. No i co w Polsce? No, elektrownie wiatrowe, wiatraki, turbiny wiatrowe i wiatrowe Góra Kamińsk, wiemy. Oczywiście, że w Polsce takie farmy wiatrowe powstają. Pamiętajmy jednak, żeby powstała farma wiatrowa, warunki muszą być rzeczywiście całkiem dobre, czyli prędkość wiatru minimum 4 metry na sekundę, te wiatry muszą być całkiem stałe, żeby opłacało się te turbiny budować. I mamy takie turbiny na górze Kamińsk. Proszę Państwa, elektrownie wodne budujemy na rzekach, budujemy zapory, poprzez co poziom wody się podnosi i woda mocno naciska na tamy, czyli wywiera potężne ciśnienie. W tamie jest turbina, która napędzana jest przepływającą wodą. Znowu, czy nasze rzeki są takimi, byśmy powiedzieli, bogatymi w energię? Jesteśmy krajem nizinnym, więc ta siła tych wód i różnica wysokości jest rzeczywiście całkiem niewielka, więc tych elektrowni w Polsce za dużo nie mamy. Proszę Państwa, elektrownie słoneczne? No to jest powolutku moda, tylko pamiętajmy, żeby tworzyć takie farmy znowu zbudowane z paneli słonecznych, czyli mówimy o ogniwach, o fotowoltaice, tak? To trzeba dużą liczbę dni słonecznych, niskie zachmurzenie i całkiem spory kąt padania promieni słonecznych. I też śmiało możemy powiedzieć, że Polska, nie możemy powiedzieć, że jest bardzo źle, ale liderem w tej dziedzinie nie jest. Co z geotermią? Geotermia, moi kochani, to ciepło wnętrza ziemi. Możemy mieć gorącą wodę, możemy mieć ciepłe skały, w które puszczamy system rur i tam woda ogrzewa się, ale kolejna sprawa, są miejsca, są plamy, gdzie tą energię możemy wykorzystać, ale znowu nie mamy tego za wiele. Na tle Unii Europejskiej bym powiedziała, że wyglądamy całkiem blado, moi kochani, bo jeżeli spojrzymy na Polskę, to rzeczywiście kolor czerwony, który mówi nam o elektrowniach cieplnych, tych niechlubnych, to rzeczywiście w Europie tutaj jesteśmy w czołówce i wiemy dobrze, że Unia Europejska naciska, aby ta tendencja się zmieniła, czego sobie i Wam życzę, ale myślę, że to nie szybko, bo z drugiej strony głupotą jest nie wykorzystywać węgla, który mamy, a produkować, nie wiem, energię z gazu, który musimy kupić. A na jądrówkę wydaje mi się, że póki co nas nie stać. To tyle, moi kochani. Proszę zapoznać się z tematem i pięknie go nauczyć. I do zobaczenia.